Cześć, ostatnio, czyli wczoraj testowaliśmy gierkę, testowałem, która niby daje Robuxy i... Odkryliśmy, że to była kompletna ściema, dzisiaj chcę Wam pokazać kolejny tytuł, zanim zaczniemy zostawcie może 200 łapek, jeżeli się uda, dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, Detektyw Brod na tropie i dzisiaj znowu mamy kolejną gierkę. To jest kolejna gra od twórców tamtej poprzedniej i zastanawiam się, czy może być może w tej grze uda nam się zdobyć jakieś robuxy. chociaż jest to mało wątpliwe, bo jak wiecie jest to od twórcy poprzedniej gierki, więc... Myślę, że robią to samo, tym bardziej, że ciekawe jest to, że przerabiają te takie gierki, które tu już jeździmy takimi autkami, samochodami. Zobaczmy tu, co my tu mamy. Aha, czyli znowu przenosi nas do tej strony internetowej, którą poprzednio widzieliśmy. Spróbujmy tam przejść. Zazwyczaj uważajcie na coś takiego, bo możo, mogą to być wirusy. Jak widzicie, zachęca nas do pobrania tego hand doktora, który ostatnio e, testowaliśmy. Mamy też tą stronę i tutaj możemy klikać, żeby zdobywać te robuxy. Ale wydaje mi się, że jest to totalna ściema. Słuchajcie, musimy podać swoje ID, ile robuxów chcemy wypłacić. Mamy uzbierać 1600 końców. Nie wiem, zobaczymy, zagrajmy w tę grę. O i co jest bardzo istotne, zobaczcie, jak kliknę Accept, to pojawi nam się tu reklama. Te gry mają multum reklam, tylko po to, żebyście oglądali te reklamy. Tak działają te aplikacje, tak twórcy tych aplikacji zarabiają po prostu na tym, że oglądacie reklamy. Kliknę Accept i zaraz zobaczymy. Jak widzicie, mamy tutaj reklamę. Ja oczywiście ją szybciutko wyłączam. Przechodzimy do samej gierki. Mamy tutaj samochód. Pewnie będziemy się ścigać. No dobra, mamy tu. Aha, będziemy jeździć po tej rampie. O mój Boże, naprawdę kurka wodna. No to dobra, to jedziemy w takim razie. Czekajcie, tu jest chyba do przodu, tak? No dobra. To jest pierwszy, pierwsza, pierwszy, level, tak? Pierwszy poziom tej, tej gry. Ciekawe, że oni przerabiają takie gry i te gry niby nam dają te Robuxy. Pytanie tylko, czy to jest, aby na pewno... E, prawda, nie mamy tutaj podziału na... O kurka, no nie mówcie, że się wy, wyglebie i będzie koniec jazdy. No nie! Nawet mnie... O, dobra, dobra. Dobra, jedziemy dalej. Nawet mnie, już już nie ruszajcie mnie. Szczerze mówiąc, wątpię, że dostaniecie. Tu ja nawet nie widzę, gdzie my zdobywamy te końsy. Ja nie, nie ma opcji gdzieś do zdobywania jej. Okej, okay, tam jest meta. Dojedźmy do mety i sprawdzimy, czy rzeczywiście dostaniemy jakieś końsy, które potem będziemy mogli wymieniać. Chociaż obstawiam, że jest to jedna wielka łopanie, ale prędkości nabrałem. Wielka ściema. No ale. Nie, nie testując tego, nie sprawdzając, to nie zobaczymy tak naprawdę. Nie, nie, nie. Ło, mój Boże, rzutem na taśmę. Już myślałem, że będę to poprawiać, ale się udało. Przeszliśmy ten level i pewnie zaraz nam się odpali reklama. Tak, dostaliśmy 80. Dobra, wejdź, no widzicie, znowu reklama. Tym razem, co ciekawe, ja nie mogę tej reklamy, słuchajcie, skipnąć. Nie mogę jej przerwać. No i dobra. I gdzie ja tu mam gdzieś napisane? Tutaj klika. No znowu reklama. No chyba dobrze. Mamy napisane, że mamy tutaj. Widzicie, to trochę już wprowadzają w błąd, bo to nie jest 80 robuxów, które uzbierałem, tylko monet. I żeby zdobyć, nie wiem, 30 robuxów, ja muszę potrzebuję 1600 tych monet. Z tym że, słuchajcie, bardzo istotna jest też jedna rzecz, którą wam chcę pokazać za chwilkę. Mianowicie, słuchajcie. Jestem tutaj na mm, ekran komentarzach i jak sobie przeczytacie recenzje wszystkie te no patrzcie wszyscy się zachwycają jest spoko ale w większości te aplikacje działają tak że one kupują te recenzje zobaczcie sobie tu są prawdziwi ludzie którzy ocenili tę aplikację i mamy kendlar który napisał this game does not nothing uh, dude this game does nothing people had good reviews but For me it didn't work and at the end at the first level it has a leap. Czyli widzicie, on tutaj mówi, że tutaj też jest kolejna osoba, która mówi, że nie da się wypłacić tych Robuxów, więc ja Was bardzo serdecznie, serio przestrzegam przez tego typu grami. To zazwyczaj jest marnowanie Waszego cennego czasu, możecie go spodzżytkować na inne wartościowe, na wartościowe rzeczy. Moi drodzy, jeżeli chcecie dalej takich recenzji aplikacji, które... Od niby, niby dają wam Robuxy, będziemy je oczywiście demaskować. To dajcie znać, zostawcie łapkę i do zobaczenia